Nazywam się Paweł Sikorski, mam lat 33. W Fundacji Leny Grochowskiej pracuję ponad 3 lata. Skąd dowiedziałeś się o pracy w fundacji? O pracę w fundacji dowiedziałem się od kolegi Marka, który tutaj pracuje. Wcześniej pracowałem u rodziców w pizzerni. Czym się tam zajmowałeś? Zajmowałem się składaniem pudełek i rozwożeniem ulotek. Dzięki temu poznałem Siedlce. Jak się Tobie podoba praca w fundacji? Tutaj praca bardzo mi się podoba. Jest fajnie, jest zabawnie i zwariowanie. Poznałeś jakiś fajnych ludzi w pracy? Nawiązałeś jakieś przyjaźnie może? Tutaj w pracy poznałem bardzo dużo fajnych ludzi. Zaprzyjaźniłem się z Markiem, co lubię z nim jeździć najwięcej rowerem. Robię więcej kilometrów z nim, zwiedzamy przyrodę, okolice ładne. Dużo ładnych takich rzeczy tam zwiedzamy. No Paweł, w końcu po pracy. Można usiąść, pogadać, napić się kawy, herbaty. Słyszałem, że ty umiesz gotować. Mówię, tak gotować to lubię tak sobie po prostu, jak coś zostanie. Podobno potrafisz zrobić coś z niczego nawet. No to makaron, załóżmy. Słuchaj, a powiedz mi, jak ty spędzasz czas wolny? Co robisz po pracy? No po pracy to jest z rowerem najwięcej. To... Z tym rowerem to wiem, bo to jest jakby coś, co określa Ciebie. No tak. Dość dobrze. Dużo jeździsz? Zależy od pogody. No tak. Jak pogoda jest ładna, to jeżdżę właśnie z kolegą, z Markiem, 69 km czasami robimy. Dobra. Paweł, słuchaj, fajnie się gadało, naprawdę, a ja muszę iść do domu, bo kurde, mleko na gazie zostawiłem. No tak, jak się przypali, to dopiero wykipi. No, także dzięki. Do zobaczenia. Ciu, 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 ciu. Ale poczekaj, nie. Co?